uwagi na to, że w poprzednich nagraniach już Państwu wspominałem o tym, jakie są przesłanki w kontekście postępowania podejściowego wobec przedsiębiorcy, a także omówiliśmy sobie takie zagadnienia jak stan niepłacalności czy wielość wierzycieli, więc dzisiaj Państwu chciałbym pokrótce powiedzieć na coś więcej na temat tego, jaki jest majątek wymagany, aby sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości wobec osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Przepisy zakładają, że postępowanie upadłościowe przedsiębiorców powinno być prowadzone w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu zaspokoić wierzycieli. Generalnie zasada ta jakby wskazuje wprost, że przedsiębiorca, który stara się o ogłoszenie upadłości, powinien mieć majątek, który wystarczy nie tylko na koszty postępowania upadłościowego, a także w jakimś stopniu zaspokoi wierzycieli. Co więcej, jeżeli takiego majątku nie ma, no to sąd zobligowany do tego, aby wniosek o ogłoszenie upadłości oddalić. Jeżeli dłużnik posiada majątek, natomiast jest on zabezpieczony przez wierzycieli, a ten, który nie jest zabezpieczony, nie pozwoli na pokrycie kosztów postępowania podejściowego, czy też częściową spłatę wierzytelności, sąd również może wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu oddalić. Jaki majątek w kontekście osób fizycznych będących przedsiębiorcami jest brany pod uwagę? Na pewno będą to nieruchomości. Będą to również cenne ruchomości typu maszyny, jakiś sprzęt, na przykład komputery, inne cenne przedmioty, które mają określoną wartość pieniężną i mogą być łatwo bądź nawet trudniej zbyte przez syndyka w toku postępowania. Będą to również udziały w spółkach z o.o. czy też akcje w spółkach akcyjnych. Dłużnik powinien również wykazać, że przysługują mu pewne wierzytelności, jeżeli takowe występują oczywiście, że przysługują mu pewne wierzytelności względem jego dłużników. Jest to poniekąd potencjalny składnik majątkowy, który również może posłużyć temu, aby zaspokoić koszty postępowania upadłościowego i po części spłacić zobowiązania upadłego. Jeżeli dłużnik takiego majątku nie posiada, bądź ten, który posiada, jest zabezpieczony i, tak jak wspominałem, nie pokryje kosztów postępowania i nie spłaci w części wierzycieli, sąd zobligowany jest do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Generalnie nie jest to koniec drogi w kontekście uzyskania oddłużenia przez taką osobę, bo jeżeli ten dłużnik bez majątku, bądź bez majątku, który wystarczy na koszty, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości w odpowiednim czasie, sąd z uwagi na tzw. ubóstwo masy upadłościowej oddali ten wniosek, to tak naprawdę ma całkiem niezłą sprawę w kontekście potencjalnej upadłości konsumenckiej. Oczywiście, aby do tego doszło, dłużnik ten musi w pierwszej kolejności wyrejestrować działalność po prawomocnym postanowieniu o oddaleniu wniosku upadłości przedsiębiorcy, tak aby nabyć zdolność w zakresie upadłości konsumenckiej i następnie może się ubiegać o oddłużenie właśnie w ramach procedury w kontekście osób fizycznych, które działalności gospodarczej już nie prowadzą.